Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do mojej recenzji Huawei Watch GT 4. Najnowszy zegarek od Huawei, czyli właściwie wersja GT 4, która jest następcą no dość chyba lubianych i popularnych właściwie serii GT, GT 2, pamiętam, to były zegarki, które dobrze wspominam. GT 3, okej, były w porządku, natomiast jeżeli chodzi o serię GT 4, tutaj powiem Wam tak na początku, lekki zawód, zdecydowanie powiem też uczciwie, że po prostu spodziewałem się czegoś więcej, raz, że po tym, że już jest to właściwie czwarta generacja, tak więc parę lat już minęło od premiery w ogóle pierwszej właściwie wersji, jeżeli chodzi o GT 4. A druga sprawa jest taka, no, że właściwie za tę kwotę, którą Huawei sobie życzy za ten zegarek, no to tutaj po prostu jest tego niewiele. Jeżeli chodzi o kwoty, ja akurat powiem Wam dokładnie, jak to wygląda w moim zegarku. To jest wersja Watch GT 4 w wersji Elite 46 mm, 1500 zł bez złotówki. Ja akurat dostałem wersję, powiedzmy, taką z bransoletą tytanową, taką metalową, natomiast ja po prostu ją sobie zmieniłem z tego względu, że jak widzicie, o ile ona jest fajna, fajnie ten zegarek się z tą bransoletą komponuje, natomiast dla mnie on wygląda po prostu nie jakoś tak fajnie, no po prostu raczej to jest dla mnie taka, troszkę taki tandetny wygląd, no w przypadku smartwatcha raczej to chyba nie jest, jak dla mnie powiedzmy, odpowiednie rozwiązanie. Ja akurat sobie wybrałem taki, jeszcze miałem z poprzedniego Watcha 4 Pro, taki właściwie powiedzmy pasek skórzany i zdecydowanie powiem Wam szczerze, że on podoba mi się bardziej. No i na początku również jeszcze przepraszam raz za to, że na kanale po prostu pojawiła się taka dłuższa przerwa, ale to wszystko jest związane z tym, że no, uruchomiłem swój drugi projekt, zresztą teraz tutaj na materiale widzicie. Jeżeli jesteście zainteresowani zobaczeniem mnie troszkę w innej odsłonie, no to jak najbardziej zapraszam właśnie do nowego kanału, który link właściwie do niego dostaniecie w opisie. Natomiast wracając do Watcha GT 4, powiem Wam tak, zegarek nie powiem. Jeżeli chodzi o to, jak on się prezentuje z frontu, jak przede wszystkim prezentuje się w ogóle cała ta jego koperta, cały ten design, jest naprawdę bardzo w porządku. Tutaj nie mam właściwie wiele do zarzucenia. No tutaj, jeżeli chodzi o materiały, z których on został wykonany, one są super, powiedzmy, wytrzymałe, one są fajnie wyglądające. Zegarek, no przynajmniej tak na moje, oczywiście w tej skórzanej wersji, jeżeli chodzi o ten pasek, no wygląda troszeczkę lepiej i tutaj, no po prostu na pewno się go nie powstydzimy, czy to powiedzmy do jakiegoś takiego bardziej eleganckiego ubioru, czy chociażby do na przykład jakiegoś takiego ubioru bardziej na sportowo, coś tego typu. Oczywiście mamy mnóstwo tarcz, jak najbardziej w aplikacji Huawei Zdrowie znajdziemy sobie powiedzmy całą też resztę, na przykład mamy tutaj powiedzmy takie typowo właśnie to, co reklamował Huawei, takie eleganckie, no wydaje mi się, że one tak wyglądają powiedzmy troszkę, no może nie aż tak bardzo gdzieś tam jakoś, no, nazwijmy to po prostu ekskluzywnie, niemniej jednak, no rzeczywiście jest to taka fajna odskocznia, jeżeli chcemy sobie faktycznie zrobić zegarek tak, aby on wyglądał po prostu jakby był, nie wiem, za kilkanaście tysięcy złotych, to rzeczywiście możemy sobie właśnie coś takiego ustawić. Natomiast no poza tym, ja akurat powiem Wam, że ja po prostu preferuję korzystanie z takiej zwykłej, sportowej tarczy, na której mam najwięcej elementów, najwięcej informacji, które mnie interesują, czyli przede wszystkim chociażby puls, aktualną wysokość, ilość kroków, ilość spalonych kalorii, poziom baterii oraz dzień, no i przede wszystkim dużą cyfrową godzinę. No to ja akurat jestem zwolennikiem tej tarczy, jak widzicie mam też włączony Always On Display, on jest tutaj jak najbardziej dostępny, no i tak się akurat prezentuje w przypadku tej tarczy. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze tego zegarka, co my tutaj mamy? Właściwie na dobrą sprawę tych ikonek, jak widzicie, jest tutaj teoretycznie sporo, tak więc można by powiedzieć, że mamy tutaj sporo też funkcji. Natomiast to wszystko jest bardzo, powiedzmy, naciągane, z tego względu, że o ile, powiedzmy, takie klasyczne, nawet bandowe, smartbandowe właściwie opcje mamy, pokroju właściwie, nie wiem, latarka, minutnik, stoper, to wszystko zostało tak pewnie sprytnie rozdzielone, tak aby rzeczywiście wydawało nam się, że tych funkcji jest tutaj multum. Na dobrą sprawę takich użytecznych to jest jedynie kilka. Ja rzeczywiście, kiedy wchodziłem sobie w to główne menu, no to albo wybieramy sobie tutaj chociażby, powiedzmy, jakieś tam ćwiczenia, mamy oczywiście ich całkiem dużo. Nie powiem też, że jest ich mało. Oczywiście mamy wbudowanego GPS-a, mamy głośnik, mamy mikrofon, jeżeli chodzi o ten zegarek, tak więc możemy również prowadzić rozmowy telefoniczne. Z tym nie ma problemu, już nieraz po prostu to, jak widzicie, robiłem i tutaj, jeżeli chodzi o to, problemu nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o, powiedzmy, resztę tych funkcji, to ja uważam, że po prostu tu jest ich dodana zbyt duża ilość i rzeczywiście jest to mocno przesadzone, bo o ile takie główne, powiedzmy, z których korzystałem tej dni właśnie te ćwiczenia, ewentualnie sprawdziłem poziom tego mojego snu, jak tam akurat mi się spało i tak dalej. No od czasu do czasu wszedłem chociażby na przykład w barometr, tak aby zobaczyć ewentualnie, jaka jest tam, powiedzmy, sytuacja przed burzą czy coś takiego. Ta wysokość, ona raz
raz jest powiedzmy podawane lepiej, raz gorzej. Teraz jestem powiedzmy chyba gdzieś o 20 metrów niżej, no ale taką mi tutaj nad poziomem morza pokazuje. No i oczywiście wiadomo, kontakty, tutaj właśnie ta lista połączeń, którą Wam pokazywałem, pogoda. No i to tyle. Ta reszta opcji, nie wiem, tętno i tak dalej, wszystko to też mamy dostępne tutaj właśnie w tych kafelkach, tak więc tutaj jeżeli chodzi o to, też sobie na spokojnie z tym poradzimy. Szata graficzna jest fajna, nie powiem, że nie, tylko że oczywiście ona jest dosłownie praktycznie taka sama jak już od 2, 3, 4 nawet lat, jeżeli chodzi o smartwatche Huawei. Oczywiście są powiedzmy pewne usprawnienia, lekko tutaj troszkę się to zmieniło, natomiast generalnie jest w porządku, ale co mi też w tym zegarku, tak to a propos interfejsu dodam, się tutaj no nie podoba. Przede wszystkim nieraz mamy do czynienia z takimi sporadycznymi lagami, na przykład jak widzicie tutaj wysuwam tą belkę powiadomień, to tutaj no nie zawsze to jakoś tak super powiedzmy gdzieś tam płynnie wygląda, czasami po prostu coś się nam zetnie i no w zegarku za 1500 zł już powiedzmy no nie do końca jest chyba to raczej pożądane, tak więc no takich pełnych 60 Hz właściwie w każdej sytuacji nie ma, niemniej jednak i tak wszystkie jest tutaj fajne, płynne, tak więc no tego się jakoś mocno nie czepiam, ale no mimo wszystko powiem, że czasami jakieś takie nie wiem, spowolnienie, po prostu takie lekkie klatkowanie, jeżeli tak można powiedzieć właśnie o zegarku, tutaj się no właśnie zdarzają. Jeżeli chodzi o tutaj ten pierścień, mam właściwie jeden taki przycisk, on jest z taką koronką obrotową, czujemy takie wibracje, kiedy powiedzmy sobie ją obracamy, taką haptykę i to jest fajną sprawą. Dolny przycisk jest powiedzmy modyfikowany, tak więc możemy sobie na przykład ustawić, żeby tutaj było po jednym kliknięciu przejście do ćwiczeń, akurat sobie ustawiam to tak, że mamy przejście do na przykład poziomu stresu, to wszystko możemy sobie zmieniać. Jeżeli chodzi o same ustawienie tego zegarka, ja powiem Wam tak, ich nie ma tutaj jakoś tak mega dużo, znów Huawei mam wrażenie, że po prostu rozbił wszystko na poszczególne karty, bo na przykład zakładka więcej połączeń jedynie powiedzmy posłuży nam do tego, aby podpiąć ewentualnie z jakimś kompatybilnym sprzętem sportowym. Na przykład jeżeli chodzi o wyświetlacz i jasność, no to tutaj możemy sobie chociażby no, wyregulować jasność, jak długo ma być zegarek włączony na jednym powiedzmy wybudzeniu takim z nadgarstka, no kod blokady tego nie użytkowałem. Menadżer uprawnień, no to tutaj właściwie też tylko mapy petal, możemy wyrazić zgodę, jeżeli chodzi o lokalizację i tak dalej. To jest właśnie konfiguracja tego dolnego przycisku, tutaj możemy te opcje sobie właściwie wrzucić zamiast na przykład tego stresu w moim przypadku. No i tyle, no i jeżeli chodzi powiedzmy, nie wiem, o jakieś aktualizacje, coś tam, no to tyle. No i właściwie wydaje się, że jest tego sporo, a tego tutaj aż tyle nie jest. Nie mamy Wi-Fi, o tym warto wspomnieć, tak więc jedynie połączenie z internetem ten zegarek ma w momencie, kiedy go tutaj podłączymy do naszego telefonu. No i też, jeżeli chodzi o w ogóle ten interfejs, nie zauważyłem sklepu Huawei App Gallery w tej wersji zegarkowej, tak więc aplikacji spoza tego, co mam tutaj w zegarku, raczej chyba pobierać tak legalnie, powiedzmy, nie możemy. Mamy dodatkową, powiedzmy, taką opcję, taki nasz gdzieś tam wspomagacz, taki może pomocnik, nawet jeżeli chodzi o zejście do jakiejś wagi albo wejście do wagi, jeżeli na przykład mamy jakąś nieprawidłową, to znaczy za niską. Natomiast no, ja szczerze powiedziawszy z tego rzadko kiedy korzystałem, ponieważ zdecydowanie zbyt wiele elementów musimy wprowadzać, na przykład jeżeli chodzi o aplikację Huawei Zdrowie, wolałbym na przykład tutaj, powiedzmy, powinniśmy dodawać te swoje posiłki, tak aby to spożycie kalorii tutaj uzupełniać. No i rzeczywiście nie mamy tutaj opcji, musimy to robić przez powiedzmy aplikację, ale gdyby tutaj chociażby była opcja po prostu, nie wiem, ustawienia sobie właśnie śniadanie i na przykład pisałbym, że zjadłem około 300 kalorii, no to byłoby lepiej. No tutaj powiedzmy, no jest to tak średnio zrobione, tak więc no tego się nie czepiam. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o ten zegarek, powiem tak, ja bym go smartwatchem nie nazwał, bo tutaj tych opcji smart jest zdecydowanie za mało, aby nazwać go pełnoprawnym smartwatchem. Wiadomo, mamy tutaj urządzenie od Huawei, tak więc też nie mamy na przykład usług googlowskich, nie możemy płacić tym zegarkiem, nie mamy dostępu na przykład, ja akurat lubię to w przypadku swojego smartwatcha od Samsunga, na przykład dostępu do YouTube Music, do właśnie też portfela Google, bo tam na przykład chociażby nieraz mam po prostu bilet i po prostu pokazuję kod QR i tyle. Tutaj w ogóle usług googlowskich nie ma, nawet nie możemy pobrać sobie ze sklepu właśnie googlowskiego, czy też nawet tego Huawei'a jakichś aplikacji dodatkowych, które by nas interesowały. No opcje powiedzmy typu pomiar na przykład temperatury, jeżeli chodzi o nasz nadgarstek, czy powiedzmy takie jakieś bajery typu właśnie niby to takie mierzenie tych kalorii i tak dalej, to jak dla mnie to jest po prostu zdecydowanie za mało. W każdym innym smartwatchu, który ma dostęp do usług Google, coś takiego znajdziemy, tak więc to raczej mnie jakoś nie przekonuje. No i co jeszcze tutaj też mnie powiem, bo tak cały czas mówię o jakichś takich negatywnych stronach, ale o tym chciałem po prostu Wam tutaj powiedzieć na początku, tak abyście wiedzieli, z czym to się je. Baterie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o nią, teoretycznie producent zapewnia nas, że właśnie ta wersja 46 mm ma nam zapewnić działanie na poziomie gdzieś tam do 14 dni. W moim przypadku powiem Wam tak, jeżeli z tego zegarka nie korzystam właśnie tak, jakbym chciał, to znaczy do ćwiczeń i tak dalej, no to zdecydowanie powiedzmy te 7 dni, to połowa powiedzmy tego deklarowanego czasu jest osiągalna. Natomiast ja Wam powiem tak, ostatnio byłem akurat na takim krótkim wyjeździe, zrobiłem sobie wycieczkę rowerową, tutaj akurat z Władysławowa do Helu, zajęło mi to powiedzmy 2 godziny, 36 km,
cały czas zegarek miałem na nadgarstku, on był włączony i bateria z poziomu 80% spadła mi do prawie 40%, tak więc 40% w ciągu 2 godzin, jeżeli chodzi o samo ćwiczenie. I powiem Wam tak, dla mnie tutaj jest lekki dramat w porównaniu do tym, do czego właśnie byłem przyzwyczajony, jeżeli chodzi właśnie o smartwatche albo zegarki od Huawei'a, no bo tutaj po prostu wystarczy, nie wiem, jeden intensywny dzień treningowy i zegarek na dobrą sprawę praktycznie od setki może nam się rozładować do zera. O ile w przypadku zegarków od Samsunga jestem z tym pogodzony, bo tamta bateria nie jest jakaś też super, no i optymalizacja może też troszeczkę by się przydała gdzieś tam, nie wiem, do poprawienia i tak dalej. Natomiast no Huawei przyzwyczaił mnie, że tutaj na spokojnie, nawet w przypadku kiedyś, z rok, 2 lata temu, kiedy włączyłem sobie ćwiczenia przy użyciu GPS-a i tak dalej, no to ten zegarek mi wytrzymywał, no powiedzmy, gdzieś na spokojnie 3-4 dni takiego intensywnego z niego korzystania. No tutaj w przypadku już ostatniej generacji, czyli na przykład Watcha 4 Pro, czy właśnie Watcha GT4, czy jeszcze Watcha Ultimate, no to widzę, że to jest właściwie, nie wiem, z 2-3 dni takiej intensywnej pracy i tyle, a kiedy włączymy sobie na przykład cały czas jakiś tam trening, typu właśnie jakaś jazda na rowerze, to nawet jednego dnia ten zegarek nam nie wytrzyma. I to jest mega słabe. Tak samo na przykład, jeżeli chodzi o połączenie z telefonem, nie zawsze utwory, które tutaj sobie powiedzmy chcemy odtwarzać, mamy opcję po prostu, aby sobie cały czas zmieniać je, bo nieraz po prostu to się jakoś dziwnie rozłącza, nie wiem, czy to jest jeszcze powiedzmy efekt takiego powiedzmy rozwiązania, że to jest jeszcze, może nie jest jakiś taki finalny software, jeżeli chodzi o właśnie to urządzenie, bo zegarek dopiero ma premierę dzisiaj, jak się nim zajmuję już od 2 ponad tygodni, jeżeli chodzi o takie testy moje przedpremierowe. No niemniej jednak powiem Wam tak w skrócie. Te wszystkie opcje, które tutaj mamy, mamy w takim zegarku od Huawei, który nazywa się Watch GT3 SE dokładnie. I on kosztował jeszcze jakiś czas temu 350-380 zł na promocji. Teraz Huawei po prostu podniósł jego cenę mniej więcej do około 700 zł i tam poza tym wyglądem, nawet tą samą tarczę tam mamy, powiedzmy taką bazową, mamy wszystko to samo. Zegarek tylko powiedzmy jest, taka jest różnica, że on jest po prostu plastikowy, jeżeli chodzi o jego kopertę. Niemniej ten plastik jest dobrej jakości. Miałem ten zegarek w zeszłym roku, testowałem i nie byłem zawiedziony. No i pasek mamy gumowy, tak więc typowy taki smartwatch, smartband, jakkolwiek to nazwać, tylko właśnie w takiej wersji bardziej sportowej. No tutaj nie wiem, za co płacimy 1500 zł, bo właściwie opcje mamy te same, tam też mieliśmy rozmowy, tam też mieliśmy chociażby dostęp właśnie do GPS-a i tak dalej, natomiast no tutaj nagle 1500 zł zrobiło się nie wiem z czego, bo ani nie mamy tutaj dostępu do Google, ani nawet nie mamy dedykowanego sklepu Huawei App Gallery, tak aby sobie powiedzmy gdzieś tam pobrać jakieś aplikacje, a reszta tych wszystkich opcji jest takich, powiedzmy jest stricte brana raczej z smart opaski, aniżeli po prostu z takiego naprawdę pełnoprawnego smartwatcha, tak więc moim zdaniem ten zegarek powinien kosztować max 500-600 zł, mimo że jest fajny, ładnie wykonany, no to raczej jego cena nie powinna być wyższa niż właśnie ta kwota. Natomiast no 1500 zł moim zdaniem to jest naprawdę mocne nieporozumienie w tej cenie. Szczerze powiedziawszy, wolałbym kupić pełnoprawnego na przykład smartwatcha od Xiaomi czy od Samsunga na przykład, bo tamte akurat zegarki mi się w ostatnim czasie mocno spodobały. No to tyle właściwie, jeżeli chodzi o tą taką moją recenzję. Jeżeli zapytalibyście mnie tak w końcu, czy go polecam, powiem Wam tak, na pewno nie za tę cenę, to znaczy nie za 1500 zł, nawet nie za 1200 zł. Jeżeli cena spadłaby powiedzmy poniżej 800-700 zł, już bym się zastanowił. No wiadomo, za 400-500 zł brałbym w ciemno, bo i tak to jest naprawdę świetne urządzenie. Natomiast no za obecną cenę to raczej zdecydowanie nie jest jakieś świetne rozwiązanie ze względu właśnie na ograniczenia, które ma ten zegarek. Brak usług Google, jeszcze raz przypomnę, brak dedykowanego sklepu właśnie w tym zegarku, jeżeli chodzi o usługi Huawei'owe z kolei. No i wiadomo, większość powiedzmy gdzieś tutaj tych opcji, tych takich pomiarów, parametrów zdrowotnych, co ja mam na dobrą sprawę, na przykład w Huawei Bandzie 8, który kosztuje 200 zł, no i na dobrą sprawę tyle. Tak więc generalnie zegarek mocno mnie na pewno nie powalił, raczej jestem zawiedziony, spodziewałem się zdecydowanie czegoś więcej. Fajnie wygląda, to jest jedynie to, co mogę o nim dobrego powiedzieć, no i oczywiście on jest trwały i tak dalej. Natomiast no same opcje, bateria, moim zdaniem katastrofalna, jak na to, co właściwie oferował wcześniej Huawei. No i przede wszystkim, no właściwie dostępność usług Google, no to jest wiadomo już inna sprawa, ale generalnie no tego zegarka, czy mogę tak powiedzmy obsiup od razu teraz polecić? No nie. Jak cena spadnie powiedzmy o ponad połowę, będę w stanie to rozważyć. Natomiast na ten moment ten zegarek jak dla mnie po prostu jest urządzeniem fajnym, jest to fajna kontynuacja tego, co było wcześniej, ale tutaj na dobrą sprawę się praktycznie nic nie zmieniło, jedynie powiedzmy odświeżyli troszkę ten wygląd tego zegarka, ale to jest zdecydowanie za mało, aby znów dopłacać powiedzmy do
kolejnych generacji. Tyle jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście decyzję o tym, czy chcecie kupić go, czy nie, czy Wam się podoba, czy nie, chociażby wizualnie, to już zostawiam Wam. Piszcie śmiało w komentarzu, jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego zegarka. Postaram się jak najbardziej na bieżąco odpowiadać. Subskrybujcie, być na bieżąco. No i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych materiałach.